Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z tematem, mam nadzieję, krótkim, ale też rozrywkowym, który mam wrażenie będzie świetną zabawą, tak naprawdę przed zbliżającymi się walentynkami. I słuchajcie, o czym będzie ten film? Film będzie o perfumach, na które zwróciliby uwagę mężczyźni z mojego otoczenia. Powiem wam, że przez ostatnie miesiące dawałam różnorodnym moim męskim znajomym różne perfumy do powąchania i poprosiłam ich o opinie, na które z nich zwróciliby uwagę, albo które według nich mogą być uznane za perfumy tzw. sexy. No, i oczywiście te wszystkie odpowiedzi pozbierałam. Zrobiłam sobie taki swój prywatny ranking yy, perfum podobających się męskiemu otoczeniu, przynajmniej mojemu męskiemu otoczeniu. A zatem, jeśli jesteście ciekawi, właśnie w zbliżającym się temacie walentynkowym co zafrapowało męskie nosy, bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. I pierwszymi perfumami, które wam przedstawię, to będą perfumy, które się podobały, ale w sposób taki umiarkowany. Nie miały zbyt dużo wskazań, ale jednak kilku panów z mojego otoczenia stwierdziło, że na pewno by ich ten zapach zaintrygował. I są to perfumy od marki Narciso Rodriguez, jest to Forher w edycji wody toaletowej. Jak wiecie, ta edycja jest bardzo mocno piżmowa, taka troszeczkę kremowa, ma dość sporo osmantusa oraz delikatnie słodziutką bazę. Jest w niej też odrobina kwiatu pomarańczy. Zatem jeśli chodzi o forhair, ono się podoba generalnie, niemniej jednak nie ujmuje na tyle, a żeby miało w tym rankingu znaleźć się wyżej. Dlatego też otwiera dzisiejszy ranking jako pozycja, która uzyskała najmniej wskazań. Kolejnymi perfumami, które zdobyły na tyle wskazań, że znalazły się na drugiej pozycji od końca stawki, są perfumy tym razem od marki Mark Jacobs i jest to Divine Decadence. I muszę Wam powiedzieć, że wśród panów, którzy testowali wszystkie moje perfumy, wąchali jest bloterka, tudzież z mojego nadgarstka. Pierwszy odruch na te perfumy był bardzo negatywny. Właściwie nie było chyba znajomego, któremu by te perfumy zaraz po rozpyleniu się podobały, ale jednak jak wracali do ich wąchania po pewnym czasie, na przykład po czasie pół godziny, stwierdzali, że jednak to pierwsze wrażenie było mylne, bo zapach jest bardzo fajny, intrygujący i na pewno gdzieś tam ciągnie ich nosy. Do bloterka, tudzież do nadgarstka i powiem wam, że moje doświadczenie jest bardzo podobne z tym zapachem. Nie tylko z tym, ale również z klasyczną decadence w edycji wody perfumowanej. Że właśnie te otwarcia są takie delikatnie ogórkowe i niekoniecznie się niestety mogą podobać, ale potem kiedy perfumy się rozwijają, stają się coraz bardziej intrygujące. Tutaj pałeczkę pierwszeństwa przejmują między innymi nuta szafranu, nuta ambry, nuta delikatnie słodka. Niewątpliwie jest tu odrobina wanilii i żywicy bursztynowej ale też różnorodne akcenty takie intrygujące, dopełniające, jak chociażby woń papirusa albo w wypadku Divine Decadence woń szampana. A zatem Divine Decadence zajęła drugie miejsce od końca, ale jednak została zauważona. Trzecie miejsce od końca w moim osobistym i prywatnym rankingu przeprowadzonym wśród znajomych zajęło Gucci Rush. I powiem szczerze, że byłam przekonana, że jednak te perfumy będą miały troszeczkę lepsze opinie i trochę więcej wskazań, ale jednak okazało się, że niestety nie. Podobały się tylko i wyłącznie części. Tak naprawdę moich znajomych i kolegów, którzy je wąchali tudzież na bloterku, tudzież na nadgarstku, więc. No, niestety nie zdobyły przychylności wszystkich, ale te osoby, którym się podobały, stwierdzały, że to jest właśnie zapach bardzo kobiecy, taki super na wieczory, fajny do klubów. Stwierdzali, że właśnie kojarzą ten zapach raczej z młodą kobietą właśnie taką kobietą, która bardzo lubi się bawić, wychodzić, szaleć na mieście. Więc dla części, jak najbardziej, tak dla części, nie? Jeśli chodzi o mnie, ja zawsze ten zapach wybierałam na randki okresem wiosny tudzież lata, bo on mi się zawsze wydawał właśnie taki delikatnie seksy, nie przesadnie, ale taki właśnie delikatnie seksy i delikatnie też przyciągający męskie nosy, ze względu na to, że on ma taką charakterystyczną plastikową, bardzo intrygującą nutę, ale generalnie sam zapach jest dość mocno ciepły, delikatnie słodki, bo mamy tu i brzoskwinie, i paczule, i odrobinę gardenii. Myślę, bardzo fajny wnoszeniu, bardzo komfortowy w noszeniu, świetny zarówno na wieczory, jak i w ciągu dnia chociażby do pracy w okresie wiosny. Na kolejnym czwartym miejscu od końca znalazł się tak naprawdę mój żelazny typ i pewniak w kategorii perfum intrygujących, wabiących, seksownych, bo z mojego doświadczenia wynikało, że zawsze ten zapach mężczyznom się niezwykle podobał, jednak okazuje się chyba, że gusty męskie z czasem się zmieniają i jednak mężczyźni preferują jednak w obecnych czasach troszeczkę inne perfumy, dlatego Classic od marki Jean Paul Gaultier w edycji wody perfumowanej znalazł się dopiero na czwartym miejscu od końca. Dla mnie osobiście powiem szczerze, zapach bardzo seksy i bardzo zmysłowy. Okazuje się, że jednak tylko dla mnie, niekoniecznie dla mężczyzn z mojego otoczenia. Sam zapach bardzo ładny, z delikatnym kwiatem pomarańczy, z delikatnym rumem, z odrobiną wanilii. Taki bardzo intymny, otulający, doskonały na takie randki we dwoje tetatet tet, w zaciszu domowym. Zdecydowanie w moim rankingu byłby dużo, dużo wyżej. Natomiast tutaj opierałam się tylko i wyłącznie o opinię męskich nosów. I według mężczyzn, zajął czwarte miejsce od końca. Kolejnymi perfumami, które tym razem zajęły piąte miejsce od końca, to jest, powiem Wam szczerze, moje bardzo miłe zaskoczenie. Bo powiem szczerze, nie spodziewałam się w ogóle, że te perfumy załapią się do tego rankingu, ponieważ z mojego osobistego doświadczenia wynika, że one nie zdobywały jakiejś masy komplementów. Jeśli się podobały, to raczej kobietom, ale wydaje mi się, że nigdy od żadnego mężczyzny chyba komplementu za te perfumy nie dostałam, ale właśnie od kobiet dość sporo. Zatem bardzo byłam mile zaskoczona, kiedy okazało się, że jednak panowie je doceniają. I są to perfumy, tym razem od marki Jimmy Choo, i jest to klasyczna woda perfumowana. Słuchajcie, troszeczkę mnie nie dziwi, że ten zapach może się podobać, ponieważ jest to słodziak. Oczywiście słodziak taki nieprzegięty, bo bardzo ładnie przełamany nutą paczuli, ale jednak mimo wszystko słodziak oparty o bardzo, bardzo silną nutę tofi. A zatem myślę, że dlatego mógł. Znaleźć się w tym męskim rankingu i trafić do niego, ponieważ łączy w sobie taki fajny balans, taką fajną równowagę między słodyczą a jednak tymi nutami, troszeczkę bardziej wiercącymi i kręcącymi w nosie, jak chociażby nuty zielone, tudzież paczula. Generalnie zapach również bardzo lubię, bardzo przyjemnie się nosi. Myślę, że jest doskonałym, nieinwazyjnym, niekontrowersyjnym zapachem na co dzień który właśnie, tak jak powiedziałam, raczej w moim otoczeniu zawsze się podobał, a że moje otoczenie i zawodowe, i prywatne to głównie kobiety, więc zawsze od kobiet dostawałam za niego komplementy, ale okazuje się, że również mężczyźni go doceniają. Kolejnymi perfumami, które dostały się do tego rankingu, choć dopiero tak naprawdę na szóstym miejscu od końca, to perfumy tym razem od marki Narciso Rodriguez, jest to mask noir. I powiem szczerze, że tutaj były opinie bardzo podzielone, bo niektórym z moich znajomych podobały się diabelnie te perfumy. Nawet chyba były jeden czy dwa głosy takie, że to są najlepsze perfumy z tego zestawienia, wespół zespół powiedzmy z inną kompozycją. Ale byli też panowie, którym się kompletnie nie podobały. Powiem szczerze, ani tak naprawdę w otwarciu, ani po pewnym czasie, kiedy troszeczkę te pierwsze nuty wywietrzały i zapach przeszedł do swoich nut serca, a potem bazy, jakoś tak nie zdobyły tych męskich serc. Ale generalnie, gdybym miała podsumowywać ogółem, to się raczej podobały. Podobały się głównie tak naprawdę ze względu na to, że są to perfumy słodkie, i dużo moich znajomych mówiło, że mają bardzo ładną, taką nieprzesłodzoną, taką niekleistą, nieulepną wanilię. I to się na pewno w tych perfumach bardzo podobało i to zasłużyło na plusy, ale myślę, że z powodu innych składowych tej kompozycji, chociażby śliwki, która nie jest jednak łatwym składnikiem w perfumach jednak. Dużo panów też było przeciw temu zapachowi i nie bardzo tak naprawdę przyciągał ich nosy, a zatem perfumy te trafiły tylko i wyłącznie na szóste miejsce od końca w dzisiejszym rankingu. Kolejne perfumy w dzisiejszym zestawieniu, które z kolei zajęły siódme miejsce od końca. To powiem Wam szczerze moje ogromne, bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałam się w ogóle, że ktoś te perfumy wskaże. Troszeczkę je dawałam znajomym do przetestowania przekornie, będąc pewna, że po prostu się nie spodobają, bo nie są to perfumy lekkie, łatwe i przyjemne. A jednak okazało się, że wśród mojego grona znajomych znalazłam prawdziwych koneserów, którzy doceniają nieco trudniejsze zapachy, aniżeli hity perfumerii. O ja, jakich perfumach mowa? Mowa o perfumach od marki Tiziana Terenzy i jest to Porpora. I słuchajcie, moje naprawdę ogromne, bardzo miłe zaskoczenie, że ten zapach został doceniony. On też powiem szczerze, nie został doceniony od pierwszego psiknięcia, bo po rozpyleniu raczej budził kontrowersje, ale kiedy moi znajomi wrócili do testów, kiedy już zapach troszeczkę wywietrzał i troszeczkę się ułożył, stwierdzili, że jest mega intrygujący, bardzo ciekawy i na pewno przyciąga nosy. Moim zdaniem osobistym również jest to zapach niebagatelny, przyciągający nosy. Choć powiem szczerze, że jakoś nie przysporzył mi multom komplementów, to jednak są mężczyźni w moim otoczeniu, którzy zwrócili na ten zapach uwagę i go skomplementowali albo skomentowali w taki bardzo miły sposób, że coś innego, fajny zapach, ale się wyróżniasz zapachem. Więc naprawdę, słuchajcie, fajnie, że wśród dużo młodszych tak naprawdę respondentów mojej prywatnej ankiety też zdobył niemałe uznanie, no bo jednak siądł miejsce od końca, to jest dobry wynik. A sam zapach, róża, malina, do tego dużo akcentów drzewnych, troszkę paczuli, troszkę kadzidła, niewątpliwie perfumy intrygujące, bardzo mocne, bardzo trwałe i projektujące. Zdecydowanie mój zapach wieczorowy i randkowy. I kolejne moje niezwykle miłe, słuchajcie, zaskoczenie tego rankingu, zaskoczenie, które zdobyło nawet więcej punktów niż Porpora, dlatego też znalazło się na ósmym miejscu, to perfumy od marki Kelvin Klein i jest to Obsession Night. Słuchajcie, kompletnie nie spodziewałam się wśród moich znajomych tego typu, a jednak okazało się, że bardzo, ale to bardzo dużo panów w moim otoczeniu właśnie wytypowało Obsession Night jako zapach intrygujący, fajny, kobiecy i co podkreślali moi znajomi, nieprzeszkadzający. Bo niektóre perfumy jednak przeszkadzały, na przykład La Belle nie znalazło się w tym rankingu, ponieważ moi znajomi mówili, że to jest zapach zdecydowanie za słodki. Natomiast w odniesieniu do Obsession Night właśnie były takie głosy, że to zapach nieinwazyjny, nieprzeszkadzający, w którego otoczeniu po prostu dobrze się przebywa i nie męczy i nie boli od niego głowa. Więc to były takie główne argumenty przemawiające na korzyść. Niewątpliwie też panowie docenili delikatnie uniseksową nutę, bo nawet były chyba ze dwa takie głosy moich znajomych, że pewnie sami będą nosili te perfumy, gdyby na przykład zostały im podarowane, bo wyobrażają sobie siebie w takich perfumach. Więc niewątpliwie też dlatego te perfumy zdobyły tyle plusów, ponieważ gdzieś tam panowie czuli zbieżność ze swoimi męskimi po prostu preferencjami. Jeśli chodzi o sam zapach, to jest to taka cytrusowa herbatka jaśminowa z delikatnymi nutami drzewnymi, z drzewem sandałowym oraz delikatną wanilią w bazie. Perfumy, które ja też muszę przyznać bardzo szczerze, bardzo lubię. Zdecydowanie jest to jeden z najlepszych zapachów od marki Calvin Klein. A zatem w dzisiejszym rankingu znalazł się na miejscu ósmym od końca. Jeśli chodzi o dziewiąte miejsce od końca rankingu, to powiem Wam, że to też jest moje takie delikatne, bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ do tego rankingu wytypowałam kilka moich perfum marki Chanel i żadne nie zgarnęły tyle głosów, co perfumy te, czyli Coco Noir. Zdecydowanie ze wszystkich perfum marki Chanel, które dawałam do powąchania moim znajomym, te zdobyły najwięcej głosów. Ale słuchajcie, ja Wam tutaj muszę przy tej okazji wytłumaczyć, że ja mam bardzo stary rocznik Coco Noir, ponieważ moja butelka ma 13 lat. Jest to premierowe pierwsze wydanie tego zapachu. Dzisiejsze formuły, gdybym miała powiedzieć, są zupełnie inne. Nie wiem, jakby respondenci, moi znajomi zareagowali na współczesną formułę tego zapachu, który trwa na skórze w obecnych wersjach mniej więcej około godziny i już nie ma jednak tego wieczorowego charakteru. Tej takiej lekkomrocznej, mocno-paczulowej róży. Jednak współczesne wersje Coco Noir troszeczkę się różnią od tego flakonu, który ja posiadam, a zatem nie wiem, jakby było przy obecnych wersjach, ale jeśli chodzi o moją staruszkę, czyli o Coco Noir z roku 2012, zajęła ona dziewiąte miejsce od końca. I kolejne perfumy w moim dzisiejszym zestawieniu i rankingu to perfumy z miejsca 10 od końca. I są to perfumy od marki Givenchy: jest to Lanterny Vedicy Intense. I powiem Wam szczerze, że też byłam bardzo mile zaskoczona, że akurat ten flanker zapachu również się podoba. Ponieważ co do wersji wody toaletowej, to już byłam o tym tak naprawdę przeświadczona od bardzo, bardzo wielu lat, dostając za te wersje komplementy, zwłaszcza właśnie te męskie komplementy. Co do wersji Intense, nie byłam przekonana, że również uzyska jakieś głosy, a jednak okazało się, że bardzo, ale to bardzo się spodobała, zdobyła sporo głosów, sporo przychylnych opinii. Oczywiście też byli panowie, którym się te perfumy nie podobały, ale co do zasady, generalnie panowie twierdzili, że albo fajne im się podobają, albo wręcz, że bardzo fajne. Jeśli zaś chodzi o sam zapach, to jest to chyba jedna z najsłodszych tak naprawdę formą z tej linii, bo perfumy te mają dość sporo żywicy bursztynowej oraz wanili w bazie, ale również mają intrygującą tonkę odrobinę sezamu oraz tak naprawdę nuty przewodnie całej tej serii, czyli kwiat pomarańczy i taką delikatnie winogronowo-poziomkową tuberozę. Zdecydowanie w mojej opinii świetne perfumy na wieczory, co niejako potwierdzili moi znajomi. I słuchajcie, teraz przechodzimy do top 10, czyli do dziesiątki perfum, które zdobyły najwięcej wskazań i najwięcej pozytywnych głosów. I jeśli chodzi o miejsce dziesiąte, na miejscu dziesiątym znalazła się Very Good Girl od marki Karolina Herrera. I powiem Wam, że zdecydowanej większości moich znajomych te perfumy się podobały bez dwóch zdań. Właśnie bardzo często przytaczali argument, że mimo że to są perfumy trwałe i o dość dochodzącej do ich nosa projekcji, to nie jest to zapach męczący, ponieważ jest bardzo ładnie taki owocowy, lekko świeży i zdecydowanie bardzo by im się podobało, gdyby ich żona, dziewczyna, narzeczona używała takich perfum w ich towarzystwie. A zatem Very Good Girl miało całkiem sporo wskazań. A jeśli chodzi o sam zapach, to jest to połączenie takiej świeżej róży ze świeżutkim lici, z dużym akcentem takim piżmowo i rysowym, ale też z wetywerią i wanilią w bazie. Jeśli chodzi o dziewiąte miejsce w moim mini rankingu mini ankiecie wśród męskich znajomych, to powiem szczerze, że na dziewiątym miejscu uplasował się zapach, co do którego byłam jednak pewna, że będzie troszeczkę wyżej, ale jednak uzyskał tylko tyle punktów, żeby się znaleźć na miejscu numer 9. I są to perfumy od marki Dior, i jest to Hypnotic Poison w edycji wody toaletowej. I słuchajcie, dlaczego on nie zasłużył sobie w opinii moich znajomych na wyższą pozycję, a to dlatego, że wielu panów twierdziło, że to są perfumy bardzo mocno ciężkiego kalibru. I są tylko szczególne okazje, w których byliby w stanie ten zapach znieść. Jakieś wyjścia na miasto, wyjścia do restauracji na kolację, ale na przykład nie wyobrażali sobie, żeby ich żona, dziewczyna czy narzeczona używała takich perfum w ciasnych skupiskach ludzi, w domu, w pracy. Uznawali, że ten zapach mógłby po prostu za bardzo przyduszać. Właśnie dlatego, że to jest dość ciężki i dość jednak, jakby na to nie patrzeć, charakterny kaliber. Zatem Hipnotic Poison znalazł się na dziewiątym miejscu, a co do samego zapachu, jest to piękne połączenie migdałów z taką budyniową wanilią, z odrobiną owoców, chociażby w postaci śliwki i delikatnego kokosa, ale też z akcentami kwiatowymi, m.in. róży i jaśminu oraz z przepięknym, delikatnym takim popkadzidełkiem, które troszeczkę mi przypomina kadzidło z dawnych India Shopów. Jeśli chodzi o kolejne, czyli ósme miejsce w dzisiejszym rankingu, to zajęła je Euforia Intense od marki Kelvin Klein. I powiem Wam szczerze, że ten wybór kompletnie mnie nie zdziwił, ponieważ ja mam ze starą Euforią w edycji wody perfumowanej, związanych bardzo dużo wspomnień, kiedy to dostawałam za te perfumy ogrom komplementów od mężczyzn. Standardowej euforii nie mam, więc nie wiem, czy uplasowałaby się wyżej niż Euforia Intense, ale zdecydowanie Euforia Intense się podobała, zdobywała bardzo dużo wskazań. Zdecydowanie chyba nie padł głos na nie w stosunku do tych perfum, co najwyżej padały takie głosy neutralne, że może nie do końca, chociaż jakby moja partnerka nosiła, to nie byłby to dla mnie zapach męczący, nie byłby to dla mnie zapach zły, ale na pewno nie mój ideał. Więc dlatego tylko i wyłącznie pozycja numer 8 dla Euforii Intense, a co do samego zapachu, jest to przepiękny zapach z połączenia owoców. Między innymi owocu granatu delikatnej jeżyny, również z przepiękną, bardzo mocno drzewną i paczulową bazą, z odrobiną słodyczy w postaci żywicy bursztynowej oraz z orchideą w sercu zapachu. Kolejny laureat pierwszej dziesiątki dzisiejszego rankingu. to perfumy, powiem szczerze, dość mocno projektujące, trwałe, dość mocno słodkie, ale z mojego dotychczasowego doświadczenia również wynika, że one zawsze bardzo, ale to bardzo podobały się mężczyznom. To też miejsce siódme kompletnie, ale to w ogóle mnie nie zdziwiło. Są to perfumy Label od marki Jean-Paul Gaultier. I powiem też, że dla mnie osobiście i w toku mojego życia to też okazywał się totalny łapacz, właśnie komplementów przede wszystkim męskich. Perfumy dość mocno słodziosienkie, takie bardzo nektarowe, takie bardzo eliksirowe, dość mocno powiedziałabym w swojej kompozycji zawiesiste. Zdecydowanie z nutą gruszki, z delikatnymi kwiatami, z bardzo silną i słodziutką wanilią, ale też z delikatnymi akcentami drzewnymi, mszystymi w swojej bazie. Natomiast miejsce numer 6 w moim dzisiejszym rankingu zdobył tak naprawdę zapach chyba najlżejszy ze wszystkich, które dzisiaj Wam pokazywałam. A mianowicie miejsce szóste zajęło Lanterne w edycji wody toaletowej od marki Givenchy. Zdecydowanie powiem Wam, że ta wersja podobała się bardziej niż edycja Intense, więc woda toaletowa tutaj, jeśli chodzi o całą linię Lonterd, zgarnęła męskie nosy. Tutaj też powiem szczerze, nie było negatywów, nie było tak naprawdę żadnego głosu na nie. Co najwyżej, właśnie nie do końca moi znajomi byli przekonani, czy widzieliby to na swoje małżonce, czy Dziewczynie czy narzeczonej, ale generalnie zapach im się podobał. Twierdzili, że jest fajny, że jest elegancki, dobry zarówno na dzień, jak i na wieczory, że nie jest to również zapach drażniący, męczący, przesłodzony, więc zdecydowanie te perfumy uznawali za takie raczej wiosenne, raczej letnie, raczej nie na okresy jesienno-zimowe, kiedy lubimy troszeczkę cięższe zapachy. A co do samej kompozycji, to przede wszystkim mamy tutaj taką właśnie winogronowo-poziomkową tuberozę, delikatny kwiat pomarańczy, delikatne nuty drzewne i wanilię w bazie. Zdecydowanie w mojej opinii najlżejszy, najbardziej elegancki i najbardziej tak naprawdę wiosenny zapach z linii Launterdy. I też z mojego dotychczasowego doświadczenia muszę Wam powiedzieć, że to był zawsze zbieracz męskich komplementów. Jeśli chodzi o dzisiejszą pozycję numer 5, to powiem Wam, że na piątym miejscu znalazły się perfumy, których zaistnienia w tym rankingu tak wysoko pewnie nie zdziwi się nikt z Was, ani żadna z Was, ani żaden z Was, bo myślę, że mężczyźni zawsze doceniali ten zapach od jego premiery, bo odkąd tylko tak naprawdę nosiłam go ja, tudzież moje przyjaciółki czy koleżanki, on był zawsze komplementowany przez mężczyzn. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi oczywiście o Crystal Noir od marki Versace, czyli perfumy troszeczkę przyprawowe, troszeczkę kremowe za sprawą gardenii, ale też delikatnie tropikalne za sprawą kokosa, z dość silnym takim kremowym wygładzeniem w bazie dzięki zawartości drzewa sandałowego. Zdecydowanie to, powiem, w moim osobistym rankingu zawsze był top of the top perfum rankowych, wieczorowych, wyjściowych, imprezowych. Właśnie dlatego, że wiedziałam, że te perfumy bardzo mocno podobają się otoczeniu, zwłaszcza temu męskiemu otoczeniu. I miejsce czwarte w moim dzisiejszym rankingu. I powiem to tak, jeśli jesteście moimi stałymi widzami, to pewnie nie zdziwicie się za istnieniu tej pozycji tak wysoko, ponieważ ja zawsze, kiedy omawiam ten zapach dla Was, podkreślam, że to jest mój żelazny komplementołapacz i że te perfumy łapią przede wszystkim właśnie komplementy od mężczyzn. I co to za zapach? Jest to oczywiście Ebony Wood od marki Zara, i tutaj też muszę powiedzieć, że ten zapach nie miał żadnego wskazania na nie. On się co najwyżej mógł bardziej albo mniej podobać, ale nikt tak naprawdę nie postawił przy nim minusa, więc perfumy te nie zdobyły ani jednego negatywnego tak naprawdę głosu w głosowaniu. Co zaś do samego zapachu jest to zapach taki goździkowy, ale też bardzo mocno słodki ze sprawą wanilii i żywicy bursztynowej. Bardzo mocno również w swoim wydźwięku drzewnym, ze względu na to, że zawiera nuty drzewa hebanowego. Zdecydowanie tutaj jakby moje wcześniejsze doświadczenie popiera moją mini-ankietę wśród znajomych i kolegów, ponieważ też na różnych etapach mojej przyjaźni z tym zapachem, on zawsze łowił mi męskie komplementy, więc absolutnie nie dziwię się, że podoba się mężczyznom tak naprawdę w różnym wieku. I teraz czas na trzy pierwsze miejsca w mojej osobistej ankiecie wśród znajomych i kolegów płci męskiej. I powiem Wam szczerze, że trzy pierwsze miejsca hmm, są dla mnie troszeczkę zaskoczeniem. Może jedno nie, ale dwie pozycje tak. I słuchajcie, trzecie miejsce zajął zapach, na którego nie stawiałam. Stawiałam na inny flanker z tej linii, a jednak okazało się, że akurat ten flanker, a nie inny skosił najwięcej głosów. I jeśli chodzi o miejsce numer 3, zajęło je Libre w edycji Le Parfum od marki Yves Saint Laurent. I słuchajcie, ja zapewniaka tego rankingu uznawałam wersję Intense, ponieważ ja właśnie osobiście zawsze za wersję Intense dostaję najwięcej męskich komplementów, a jednak okazało się, że moi respondenci wybrali wersję Le Parfum jako zdecydowanie cieplejszą, fajniejszą, lepszą bardziej przytulną i lepiej kojarzącą się, więc edycja Le Parfum stanęła na miejscu trzecim. I powiem tak, myślę, że też się nie dziwię, bo to nie jest taki surowy zapach, jak inne edycje z linii Libre. To jest zapach bardziej balsamiczny, bardziej ciepły, delikatnie przyprawowy, dużo też bardziej słodki niż inne flankery, więc może dlatego on zdobył męskie serca, a nie Libre Intens, które podsuwałam do wąchania na drugim bloterku. Zatem, jeśli chodzi o miejsce trzecie w dzisiejszym rankingu, zajęło je Libre w edycji Le Parfum. I teraz przyszedł czas na miejsce drugie w moim dzisiejszym rankingu, i powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o top 3 perfum, które znalazły się na najwyższych pozycjach, to były jedyne perfumy, które mnie nie zaskoczyły, bo ja na bazie poprzednich doświadczeń byłam pewna, że te perfumy znajdą się w trójce najbardziej lubianych, najbardziej zmysłowych i najbardziej seksownych perfum według męskich nosów. I zaskoczeń nie będzie, bo będzie to Good Girl od marki Karolina Herrera. Jest to oczywiście podstawowa wersja zapachu, czyli woda perfumowana. Ja ją mam jedynie w limitowanym flakonie w edycji Dot Drama, ale zapach zasadniczo powiem szczerze nie różni się od podstawowej edycji, czyli wody perfumowanej. I oczywiście byłam przekonana, że ten zapach będzie bardzo wysoko w rankingu, bo moje dotychczasowe doświadczenia wskazywały na to, że on się po prostu zawsze podobał mniej lub bardziej, ale zawsze zwracał na siebie uwagę i zawsze padały pytania, co to jest. Bardzo wielu moich znajomych brało ode mnie nazwę tych perfum, żeby je właśnie kupić małżonkom, narzeczonym, tudzież swoim dziewczynom. Więc wiem, że zapach poszedł dalej w świat i jest w wielu tak naprawdę polskich domach. No, za moją zasługą, ale pewnie też za zasługą wielu kobiet, które lubią te perfumy i je często noszą. Zatem zaskoczeń nie było perfumy. Powiem szczerze, ciekawe. Ja się nie dziwię, że one łowią męskie nosy, bo to nie jest taki zapach. Taki prosto w twarz, taki dosłowny, taki ulepkowaty. On ma jednak pewne kontrapunkty, które są ciekawe, które przyciągają do niego nos i mogą sprawiać to, że będzie intrygował. Bo mamy tu troszeczkę białych kwiatów, mamy tu troszeczkę kawy, troszkę czekolady, trochę wetywerii, ale też delikatną ekropelkę słodyczy ze sprawą wanili i żywicy bursztynowej. Zdecydowanie perfumy, które zawsze łowiły mi męskie komplementy. Przepraszam, zatem. Absolutnie obstawiałam, że znajdą się w pierwszej trójce i praktycznie się nie pomyliłam, choć nie znalazły się ku mojemu zaskoczeniu na miejscu pierwszym. I słuchajcie, absolutny lider dzisiejszego zestawienia moje totalne zaskoczenie bo powiem Wam tak, wiedziałam, że te perfumy znajdą się w tej dwudziestce bo z mojego doświadczenia też wynika, że one się bardzo podobają ale powiem Wam szczerze, nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że zgarną tyle pozytywnych głosów, że wylądują na miejscu numer jeden. I co to jest? Jest to Elisa Girl of Now w swojej podstawowej edycji, czyli wody perfumowanej. I muszę Wam powiedzieć, jako ciekawostkę, że żaden mój respondent nie wyraził się o tym zapachu neutralnie tudzież negatywnie. Wszystkie głosy na ten zapach były głosami albo podoba mi się, albo bardzo mi się podoba, albo jest to najlepszy zapach zestawienia. Nie było ani jednej opinii neutralnej, ani jednej opinii negatywnej. Wszystkie totalnie opinie na tak. Więc jestem w totalnym szoku, bo tak jak mówię, spodziewałam się go w tym zestawieniu, ale zupełnie nie na miejscu numer jeden. I moi znajomi uzasadniali mi to tak naprawdę tak, że jest to taki zapach miękki, pluszowy, bardzo przyjazny, słodki, ale nie przesłodzony, troszeczkę apetyczny, troszeczkę właśnie taki kojarzący się z nurtem górmą. Ale właśnie w żaden sposób nie przesłodzony, nie łapiący za głowę, nie migrenogenny, w którego otoczeniu się bardzo przyjaźnie i bardzo miło przebywa, który absolutnie nie męczy. I panowie, i przyznam, że to byli panowie w różnym wieku, których pytałam o różne perfumy, w wieku od dwudziestu kilku lat do wręcz, jeden pan miał 71, stwierdzili, że to są perfumy, które nie mają wieku. Że będą świetne zarówno dla nastolatki, jak i dla młodej kobiety, jak i dla pani w średnim wieku. No, może tylko nie wyobrażali sobie starszej pani w tym zapachu, pani w takim bardzo mocno sędziwym wieku, ale stwierdzili, że perfumy te będą właściwie dobre dla każdej kobiety, niezależnie tak naprawdę od wieku, pozycji społecznej, stylu ubierania itd. itd. Że tak naprawdę powinny być one przyjazne i fajne w odbiorze, niezależnie tak naprawdę od wizerunku i od wieku pani, która je nosi. Więc totalne moje zaskoczenie, powiem szczerze, nie spodziewałam się. Co zaś do samego zapachu, to jest to zapach bardzo mocno orzechowy, taki migdałowo-pistacjowy, ale też bardzo słodki ze sprawą żywicy bursztynowej i wanili delikatnie kremowe dzięki obecności drzewa sandałowego oraz odciążony z tej całej słodyczy gatunkowej przepięknym kwiatem pomarańczy. Dzisiejszy lider, dzisiejszy zwycięzca rankingu, ku mojemu zaskoczeniu, ja powiem Wam szczerze, że osobiście bym go nie postawiła na miejscu numer jeden, gdybym była mężczyzną, ale tutaj nie liczył się mój wybór, liczył się wybór innych osób, więc dzisiejszy zwycięzca to Elisab Girl of Now. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy ranking 20 perfum najbardziej wabiących męskie nosy, intrygujących, zmysłowych, delikatnie seksownych. Powiedzcie, jakie u Was tak naprawdę zapachy królują, które na Was zapachy są najbardziej doceniane, najczęściej komplementowane, ale właśnie przez płeć męską jestem ciekawa, czy któryś zapach z dzisiejszego rankingu nam się pokryje. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia. Mam nadzieję, niebawem w kolejnym filmie na moim kanale. Pa pa.